Łódzkie. Zderzenie dwóch ciężarówek. Droga zablokowana. Łódzkie. Zablokowana droga po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych. W gminie Kamieńsk, województwo łódzkie, zderzyły się dwa samochody ciężarowe. W wyniku wypadku jeden z nich przewrócił się i zablokował drogę. Na jezdnię wysypały się śmieci. Występują utrudnienia w ruchu, przekazała policja. W zdarzeniu lekko ranny został jeden z kierowców. We wtorek około godziny 5 w miejscowości Gałkowice Stare w gminie Kamieńsk, województwo łódzkie, doszło do wypadku. Na drodze wojewódzkiej nr 484 zderzyły się dwa samochody ciężarowe, jeden z nich się przewrócił i zablokował drogę. Kierowca przewróconego samochodu został poszkodowany. Policja uznała wypadek za kolizję drogową. Kierowca prawdopodobnie nie wyhamował i najechał na tył poprzedzającej go ciężarówki. W wyniku zdarzenia jedna z ciężarówek przewróciła się na bok. Do szpitala przewieziony został jeden z kierowców. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń ciała, przekazała Agnieszka Kropisz z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Przewrócona ciężarówka była samochodem przewożącym odpady. Śmieci rozsypały się na jezdnię. W miejscu zdarzenia występują utrudnienia komunikacyjne. Jak przekazał policja, potrwają one kilka godzin. Kierowcy zostali zbadani na obecność alkoholu. Okazało się, że obaj byli trzeźwi. Wypadek policja zakwalifikowała jako kolizję drogową. Sprawca otrzyma mandat.